Dziś poprowadzisz pociąg osobowy 40665 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice. Do jego obsługi wykorzystasz elektryczny zespół trakcyjny EN57. Ten samouczek pokaże Ci, jak uruchomić i poprowadzić ten pojazd. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą. Załącz baterię w szafie elektrycznej. Zadziałał przekaźnik różnicowy. Odblokuj przekaźnik różnicowy w szafie elektrycznej. Pora na wejście do kabiny. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi. Załącz rozrząd w kabinie. Włącz zasilanie radiotelefonu przełącznikiem na pulpicie. Zbij czuwal. Włącz zasilanie radiotelefonu przełącznikiem na pulpicie. Włącz radiotelefon i ustaw żądany kanał. Podnieś pantograf. Poczekaj na pojawienie się napięcia. Włącz wyłącznik szybki. Włącz przetwornicę. Poczekaj na ustabilizowanie się prądu ładowania. Włącz sprężarkę. Poczekaj na ustabilizowanie się prądu ładowania. Włącz sprężarkę. Wyluzuj hamulec ręczny przy pomocy rękojeści po lewej stronie kabiny. Przestaw rękojeść zaworu maszynisty w pozycję jazdy pneumatycznej. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy manewrowej. Przejdź do drugiej kabiny. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy manewrowej. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy manewrowej. Przejdź do drugiej kabiny. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą. Przejdź do drugiej kabiny. Użyj przycisku wywoływania na radiotelefonie, aby zgłosić gotowość dyżurnemu ruchu. Użyj przycisku wywoływania na radiotelefonie, aby zgłosić gotowość dyżurnemu ruchu. Zawiercie do 40665, próba łączności. Zawiercie, mnie odbierze, słuchać dobrze? Zawiercie 40665 jest gotowy do drogi. Wyluzuj hamulec elektropneumatyczny, przesuwając i trzymając rękojeść zaworu maszynisty maksymalnie do przodu. Uwaga, po puszczeniu zawór samoczynnie wraca w pozycję jazdy EP. Aby ruszyć, przestaw nastawnik w pozycję przetoku. Jest ona wystarczająca do wolnej jazdy z prędkością manewrową.
Bij czuwaj. Możesz się już zatrzymać. Aby zahamować, przestaw rękojeść zaworu maszynisty na chwilę w pozycji hamowania EP. Im dłużej będziesz trzymać, tym większa siła hamowania. Zawór sam nie wraca w pozycję jazdy EP. Otwórz drzwi przełącznika. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Przejdź do drugiej kabiny. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Przejdź do drugiej kabiny. Aby usiąść na fotelu maszynisty, naciśnij na niego. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. Zamknij drzwi przełącznikiem. Zmniejsz siłę hamowania EP. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą. Aby ruszyć, przestaw na stawnik wybraną pozycję jazdy. Pojazd samoczynnie będzie przechodzić przez kolejne pozycje rozruchu oporowego i bocznikowania. Zbij czuwak. Zbij czuwak. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą.
pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą. Otwórz drzwi przełącznikiem.
Pora na wejście do kabiny. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. Zamknij drzwi przełącznikiem. Aby ruszyć, przestaw nastawnik wybraną pozycję jazdy. Pojazd samoczynnie będzie przechodzić przez kolejne pozycje rozruchu oporowego i bocznikowania. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą. Otwórz drzwi przełącznikiem. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. Zmniejsz siłę hamowania EP. Aby ruszyć, przestaw nastawnik wybraną pozycję jazdy. Pojazd samoczynnie będzie przechodzić przez kolejne pozycje rozruchu oporowego i bocznikowania. Zmniejsz uwagę.
Zwiększ siłę hamowania EB. Otwórz drzwi przełącznikiem. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. Zamknij drzwi przełącznikiem. Zmniejsz siłę hamowania EP. Aby ruszyć, przestaw na stawnik wybraną pozycję jazdy. Pojazd samoczynnie będzie przechodzić przez kolejne pozycje rozruchu oporowego i bocznikowania. Otwórz drzwi przełącznikiem. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. Zamknij drzwi przełącznikiem. Zmniejsz siłę hamowania EP. Zbliż uwagę. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą.
otwórz drzwi przełącznikiem.